Siemandero, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny odcinek z Japanese Drift Master JDM. Zostawiłem sobie taką jedną wisienkę na torcie na koniec roku. Ostatni odcinek wam pokazywałem, że jest tak jakby zima w grze, ale jednej rzeczy wam nie powiedziałem. Mówię, nagram sobie to oddzielnie na koniec roku. Jeszcze zdążymy, zanim się tutaj wprowadzą różne zmiany przez twórców. Także przechodzimy do gry i zaraz wam pokażę. No zresztą już wiecie po tytule i po miniaturze. Można jeździć po zamarzniętym jeziorze. O tym nie wspomniałem ani słowa w poprzednim filmie. Bo mówię, kurczę, naprawdę ogram to. Czekajcie, bo tu mam centralnie myszkę na środku. Także widzicie, przed nami jest wielki, kurczę, zbiornik wodny. I można na niego wjechać. Przy samym domku są dwa wjazdy, z których można skorzystać. Przynajmniej no akurat mi się tak jakby udało je znaleźć. Podejrzewam, że no, jest tak wielka ta mapa dookoła, że jest miliony wjazdów na to jezioro. Także tak, pokażę wam pierwsze. Jedziemy sobie w lewo. Jak zapalimy sobie światła. Byśmy nie przejechali, bo tylko raz tu wjeżdżałem i z innej strony też raz wjeżdżałem i pokażę wam obydwa wjazdy. Tylko drugi wam pokażę już z pokładu jeziora, jak sobie na przykład wyjedziemy. No dobra, i tutaj mamy wjazd po prawej stronie, czyli z domku wyjeżdżamy w lewo i jedziemy sobie wzdłuż i po prawej stronie mamy właśnie całą taką tą spiralę. Nie wiem, czy tu jest jakiś szpital czy coś. I pyk, wjeżdżamy sobie tutaj na trawkę. Troszkę się trzeba pomęczyć, ale się uda bez problemu wymanewrować między... Kurde, muszę tu odbić. Teraz dokręcić, dobra. Przejdzie. Proszę bardzo. Jeszcze altanka do ominięcia. Kurcy mnie zabiją, że pokazuję takie rzeczy. Kurde, niefortunnie tu się... Czekajcie, gdzie zjechałem? Akurat na te skałki tu wjechałem. A, tutaj powinienem bardziej w lewo. Dobra, zobaczymy. Dupa, nie zobaczymy. Nie mogę wrzucić wstecznego, muszę się kurde przełączyć, no nie wierzę. Dobra, spróbujemy. Pyk, 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 poszło i jesteśmy. I jesteśmy na zamarzniętym jeziorze, jak widzicie, superancko. Możemy jeździć sobie dookoła. Także sobie pozwiedzamy. A, moment, teraz wrócę sobie do H-shiftera. No nie wiem, czemu tak mi to działa, ale no niestety, tak mi to działa. No i pyk, i teraz mogę zmieniać biegi H-shifterem. Ale możemy się też bawić na jeziorze, zobaczcie. I zobaczcie, że podjedziemy sobie tutaj od strony domku, jak są te łabędzie na wodzie plastikowe. Mamy tutaj domek swój po prawo i ten widok widzimy zawsze z ulicy. I teraz możemy sobie tutaj po tym pojeździć. No dobra, pokażę wam ten drugi wjazd. On jest tutaj po prawo. Nawet taki widać, że jest taki zjazd prosto do wody, do wodowania, różnych rzeczy, jak łódek pewnie i tych łabądków. Widzicie te barierki? Te barierki normalnie można rozwalić.
strzelę sobie ze sprzęgła, żeby od razu obrócić. O, widzicie, ona leży. Więc normalnie... Kurde. Nie mam tego stycznego. No tak mnie to wkurza. Ja pieprzę. Dobra, zostanę na tym trybie manuala i sobie będę jeździł manetkami. No, no to tutaj macie też ten zjazd. Jak widzicie na mapie, tam jest ta lakiernia, a zresztą tak pokażę. Tu jest ta lakiernia, mechanik i tak dalej. Tu mamy ten domek. Tędy zjeżdżaliśmy. Od razu wam pokażę. Zanim, jak będziecie wyjeżdżać z domku w lewo, zanim się ten rozjazd zrobi, tutaj jest zjazd i tędy zjeżdżaliśmy. I tu mamy też zjazd na to zamarznięte jezioro, więc jeszcze raz. Pyk, i jesteśmy. No to jedziemy dookoła. Ja jeszcze osobiście nie zwiedzałem, więc nie wiem, co nas czeka tutaj dookoła. Czy tutaj są jakieś ukryte rzeczy przez twórców? Podejrzewam, że tu jest dużo różnych możliwości wjazdów, zjazdów i tak dalej. I nawet dzięki temu, że teraz jest zamarznięte to jezioro, możecie bardziej eksplorować mapę od drugiej, można powiedzieć, strony, od takiej wewnętrznej, gdzie normalnie z ulicy nie ma wjazdu. Tak w tym momencie możecie sobie wjeżdżać tutaj z pokładu jeziora. Jest wysoko, jest wysoko. No tutaj też jest łagodny zjazd. Podejrzewam, że też gdzieś tam się wyjedzie. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy na mapie. Zobaczcie, już taki kawał sobie przejechaliśmy. No, po jeziorze się bardzo szybko przemieszczamy. Zaraz podjedziemy też na sam środek. Jak widzicie, my tu jeździmy po boku, ale jak się spojrzy tutaj, to jest... Jakby blisko ten ląd, ale no wydaje się daleka ta droga między tym a tym, nie? Możliwe, że jest coś po środku, o czym nie wiemy. Ale pierw zrobimy całe kółko dookoła. Zwiedzamy. Wingam. Fajna, fajna jest ta korolka, fajnie się tu jeździ w tej grze. I widzicie, w każdej chwili można wyjechać i podejrzewam, że gdzieś tam się można też przedostać. Ale fajnie, że to zrobili, że pomyśleli o tym, żeby zrobić zamarznięte jezioro. Ja sobie tak zwiedzam, kamerką się obracam. Ej, ale patrzcie, ten lód jak się mieni. W którym miejscu teraz jesteśmy? Tutaj też jest jakiś punkt. Aha, no to jesteśmy już tutaj w tym miejscu, już objechaliśmy naprawdę kawał. Kawałek nam zostało i później ciśniemy na środek zobaczyć, czy się coś tutaj nie kryje, może jakiś potwór z Loch Ness. A tu co jest? I bariery. Ej, zobaczcie to, jakiś przesmyk jest. O nie, niewidzialna ściana. Ale szkoda. Kurde. Czekajcie, nie w tą stronę mam kierownicę. Bardziej z prawej może spróbuję. Nie. Niewidzialna ściana jest. No dobra, no dupa. A co tu jest? Co tu jest w tym miejscu na mapie?
A, widzicie, jest taki kawałek. Chodzi w ląd. No dobra, no ale no my nie wiedziemy. Nie wyszło. Ale ten dźwięk to tak rozwala system z tej kamerki. Sapie, skubany. No i zaraz objedziemy. Tędy wjeżdżaliśmy. Chciałem wokół kaczuszki, ale... Oj, ciężko. O nie, w ogóle... Ej, przeniknąłem przez kaczkę? O ja, przenikam. Przez tą dużą też przeniknę? Ciekawe. A nie. Kurde, to muszę cofnąć. O ja, te przez to mnie przeniknąłem. Kurde, jakbym wiedział, to bym nie walił w nią. No i tędy zjeżdżaliśmy. Dokładnie tutaj, przy tym, można powiedzieć, molo, czy przy tym... Pierwszy się wyrypaliśmy w te skałki i tutaj z boku wjechaliśmy. Ale ten drugi wjazd jest łatwiejszy. Rozwalamy barierki, mamy prosty zjazd do wody, więc nie musicie się męczyć. Ale pokazałem wam, że pierw odkryłem to, a później dopiero to z wody. Jesteśmy chyba na środku, zaraz zobaczymy. Nie, jeszcze nie jesteśmy. Dobra, czyli na lewo. Nie, te odległości są tutaj zakłócone chyba na tym jeziorze. Bo już jesteśmy na środku. Bardzo szybko można przemieszczać się po tym jeziorze z punktu A do punktu B. O, nie ma nic. Niestety nie ma nic na środku schowanego, skitranego przez twórców, ale tak czy siak bardzo fajny fajer, że no pomyśleli o czymś takim, no i że jest udostępniony możliwość zjazdu w jakiś tam sposób, jak twórcy, gracze sobie pokombinują, to mogą skorzystać sobie z tego jeziora zamarzniętego i poszaleć. Jedyne co wiecie, czego tu brakuje, to kumpli, żeby z nimi sobie pojeździć, poszaleć, nie? Brakuje online'a, no ale wiadomo, to jest tylko wersja demo i nie możemy wymagać za wiele, chociaż i tak twórcy dali nam dużo. Jak na demo dali naprawdę dużo. I najfajniejsze jest to, że to jest demo, a oni aktualizują to demo, dostosowują się do danej pory, przykładowo roku, zima, do świąt, do Halloween, gdzie tak naprawdę by mogli mieć to w D. Ale on sapie, kurde, na tej kamerce. Z tym małym przodem takim. To jest wygodne do driftu, taka kamerka z dachu. Bo widzicie, jak się auto ustawia, a też bardziej precyzyjnie możecie prowadzić przodem przy linii albo i tak dalej. Kurde, zrzuciłem bieg, zamiast rzucić wyższy. No i będzie to chyba na tyle.
Słuchajcie, ja sobie sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Dobra, to wracamy na... do nas. Jak tu mam wyjść? Mogłem zrobić 360, tylko za późno wróciłem gierką. Ale śnieg pada i dosypuje chyba, kurde, ten śnieg na to jezioro, nie? Niby jest tafla lodu, ale jest pokryta śniegiem. Ślady zostawiamy, ale później chyba te ślady zanikają. Kurde. Czekajcie, kurde, mieszam się z tym sterowaniem przycisków. Każda gra ma inny ten układ. O nie, bujnęło na lodzie. Spinuje. A ja na trójce próbuję. Nie, kurde, obraca. No, kurka wodna. Może delikatniej na jedynce. Jeszcze raz. Nie, buksuje, a nie. Przodem je wysuwa. Dobra, dupie, kończymy. Ogólnie mam nadzieję, że się podobało. Że wam pokazałem coś takiego, że istnieje w grze. Także życzę wam udanej zabawy na jeziorze. No i od razu oglądającym moje odcinki, jeżeli chodzi o Japanese, a innych nie oglądają, życzę no szampańskiej zabawy i szczęśliwego nowego roku, Jorku. Ej, barierki z powrotem stoją. Pyk, i wróciliśmy do miasta. Korzystać póki jest, bo po nowym roku najprawdopodobniej będzie kolejna aktualizacja albo skończy się demo. I mają twórcy też coś zaplanowane nowego i nie wiem, czy to demo się skończy, czy to demo będzie dostępne cały czas, a na przykład zaktualizują. Także mówię, korzystać póki jest. Strzałeczka. I do następnego, cześć. Co tu się kurde stało? Co mnie tak wybiło? Co w ogóle, czemu tu zdemolowane to miasto tak jest? Co tu się dzieje? Tablice leżą, kurde, wszystko. No dobra, strzała i nara.